Niemal w każdej kulturze kobiecie w ciąży i połogu należy się szczególna uwaga. Stan błogosławiony i poród niosą ze sobą wiele zagrożeń. Nie inaczej jest w tradycji żydowskiej. Jednak na żydowskie matki i ich dzieci czeka jeszcze jedno, wyjątkowe zagrożenie. Obowiązkiem każdego pobożnego Żyda jest posiadanie potomstwa. Narodziny dziecka są dla niego szczególnym momentem. Trudy porodu i stosunkowo duża śmiertelność noworodków sprawiły, że żydowskie obrzędy związane z narodzinami mają nie tylko charakter rytualny, ale także ludowo-magiczny. Kobiecie w ciąży i nowonarodzonemu najbardziej zagraża mityczny kobiecy demon Lilith. Rabini uważali Lilith za pierwszą zbuntowaną żonę Adama. Miała ona przeciwstawić się mężowi, za co została wygnana. Tęsknota Adama była jednak tak wielka, że poprosił Boga, aby przywrócił mu żonę. Wszechmogący miał wysłać w pogoni za Lilith trzech aniołów, którzy w razie odmowy powrotu zabiją jej dzieci. Lilith najprawdopodobniej nie wróciła i w odwecie to ona zabija nowonarodzone dzieci. Choć ten kobiecy demon pojawia się w Biblii zaledwie raz, to jego postać znajdujemy także w Talmudzie oraz w rękopisach z Qumran. Tradycja żydowska przez wieki zdążyła jednak wykształcić pewne sposoby obrony przed złowrogim działaniem demona. Takie zadanie pełniły między innymi amulety. Jeden z nich znajduje się w starej synagodze. Jest to kawałek delikatnego materiału, wyszyty srebrnymi, pozłacanymi blaszkami. W środkowej części odnajdziemy hebrajskie słowo chai, pochodzące od czasownika być, oraz chamsę, używany na Bliskim Wschodzie amulet przeciw złemu oku, który dla Żydów jest znakiem boskiej opieki. W jednym z krakowskich domów ten materiałowy amulet otulał delikatnie śpiące niemowlę, owoc miłości szczęśliwych rodziców. Czy zdołał uchronić maleństwo przed urokiem Lilith?